Witaj. Dzisiaj pomówimy o relacji z Bogiem, o budowaniu tej relacji, o byciu z Bogiem, poszukiwaniu Boga i o oczekiwaniach Boga wobec nas. Mam tutaj dwa obrazy. Jeden przedstawia dziecko, które jest pełne radości i odkrywa świat, i dorosłą osobę, która jest w modlitwie, na kolanach. I teraz Bóg jest Ojcem. A my jesteśmy Jego dziećmi. Jeżeli jesteś blisko z Bogiem w relacji, przestrzegasz Jego prawa, prawa, które mówi o miłości do Boga i całego stworzenia, to jesteś Jego dzieckiem. I Bóg chce dla ciebie takiego życia. Ty z tym życiem przychodzisz na świat, z tą radością. Nie tak. Ty nie urodziłeś się po to, aby żyć na kolanach. Ty urodziłeś się po to, aby mieć szczęśliwe życie. Bóg chce w nim uczestniczyć. Ale ty musisz mu na nie pozwolić, na to pozwolić, ponieważ masz wolną wolę i możesz sobie żyć jak chcesz. Możesz żyć tak, a możesz żyć tak. Wszystko zależy od ciebie. Jeżeli zaprosisz Boga do swojego życia, zaprosisz Jezusa do swojego życia, to twoje życie całkowicie się zmieni. I teraz ktoś powie, że to jest pokuta. Że każdy zgrzeszył i musi odpokutować. Zgadzam się. Każdy z nas zgrzeszył i każdy musi odpokutować. Ale pokuta teraz wygląda, wiecie, jak idziesz do kościoła, idziesz do spowiedzi, ksiądz zapuka i mówi: odmów dwie modlitwy i sprawa jest załatwiona. I to jest twoja pokuta. Nie, to nie jest twoja pokuta. Pokutą jest zmiana życia, odwrócenie się od grzechu, życie na nowo, życie w świętości, to jest pokuta. Pokutą nie jest odmówienie pacierza. I życie w ten sposób to nie jest życie, którego chce dla nas Bóg. Bóg chce dla nas takiego życia. Jeżeli ty zmienisz swoje życie i Bóg pojawi się w twoim życiu, Jezus pojawi się w twoim życiu, zamieszka w twoim sercu, to będzie twoje życie wyglądało w ten sposób, a nie tak. Nie będziesz potrzebował żyć na kolanach i wiecznie pokutować. Bóg tego nie chce. Musisz to wiedzieć i zapamiętać to. Nie tak, ale tak masz żyć. Tak chcę, aby żył. Po to się urodziłeś, aby żyć w taki sposób. Tak jak matka i ojciec. Chcę dla swojego dziecka, aby było szczęśliwe, radosne, aby miało dobre życie. Nie takie. Żadna matka, żaden ojciec nie chce dla swojego dziecka życia w pokucie, w cierpieniu i na kolanach. Bóg tak samo chce dla ciebie, abyś ty żył w ten sposób, abyś był szczęśliwy, pełny radości, z Nim, razem, z Bogiem. I jak to jest z tym poszukiwaniem Boga? Jak to wygląda? Czy trzeba mieć jakiś plan, kompas, cokolwiek? Nie. Trzeba po prostu nie wierzyć, ale uwierzyć. To jest różnica, bo wierzyć to nie jest to samo, co uwierzyć. Uwierzyć w Boga to znaczy, jak wam to powiedzieć, przyjąć go do swojego serca. Gdy on pojawi się w twoim życiu, to już nigdy nie będziesz taki sam. Nigdy. Wszystko się zmieni. Całe twoje życie. I to nie trzeba specjalnego miejsca, ani specjalnej modlitwy, tylko uwierzyć w to. Ty musisz do swojej modlitwy podejść z wiarą, a nie na zasadzie, a spróbuję, zobaczę, co może coś się wydarzy. Nie, bo wtedy nic się nie wydarzy. Jeżeli ty nie uwierzysz, że dzięki jednej modlitwie i dzięki chęci zmiany swojego życia zmienisz to życie, to nic się nie stanie. Ponieważ Pismo mówi, że Bóg bada ludzkie serca. Jeżeli w twoim sercu nie ma wiary, to nic się nie zmieni. Dlatego ważne jest to, nie miejsce, ani mapa, ani kompas, ale to, abyś uwierzył. I do tej pory miałeś takie życie. Ja też kiedyś miałem takie życie. Byłem taki sam. Wyglądałem jak świat. Robiłem to, co świat. Mówiłem jak świat. Wyglądałem jak świat. Niczym się nie wyróżniałem. Byłem taki sam jak inni. Ale gdy pojawił się Jezus w moim sercu, to wszystko się zmieniło. Wyrwał mnie z tego życia. I wiecie, i na początku to nie jest łatwe. Ponieważ spotykałem tych ludzi, z którymi robiłem te różne rzeczy i oni widzieli, że ja jestem inny i pytali mnie, co się wydarzyło w moim życiu. I na początku to nie jest łatwe mówić o tych rzeczach. Wiecie, że spotkałeś Boga, spotkałeś Jezusa. To nie jest proste. Tu potrzeba odwagi. Wiecie, oni mówią, że
Odwagą jest jechać 250 autostradą. Nie, to nie jest odwaga. Odwagą jest powiedzieć, dzięki komu zmieniłeś swoje życie. To jest odwaga. Odwaga powiedzieć tym wszystkim ludziom, że nagle jesteś innym człowiekiem i dzięki komu jesteś inny. To wymaga odwagi. Naprawdę, mówię wam. Konfrontacja później z tymi ludźmi wymaga odwagi. Bo ten cały system, który wpaja nam do głowy pewne rzeczy, to on nam mówi, że nasze życie powinno wyglądać tak, że my potrzebujemy tych wszystkich rzeczy, żeby coś znaczyć. Będziesz coś znaczył właśnie dla tych ludzi, owszem, ale gdy spotkasz na swojej drodze takiego człowieka, człowieka, który jest, narodził się na nowo w Chrystusie, to dla niego to nie ma znaczenia. Dla niego się liczy to, co ty masz tu w sercu, co masz w głowie, a nie to, co posiadasz. I to są prawdziwi ludzie, to są prawdziwi przyjaciele, to są prawdziwe znajomości, a nie znajomości na podstawie posiadania. Ale i teraz słuchajcie, ci ludzie mają to wszystko, ale oni we wnętrzu mają pustkę. Spójrzcie na tych wszystkich ludzi z piedestału, tych z show biznesu, tych wszystkich, co mają te miliony, te domy, te samochody. Jak prześledzicie ich historię życia, to oni ciągle siedzą w jakichś używkach, w narkotykach, w alkoholu. Dlaczego? Przecież powinni być szczęśliwi, mają wszystko. Ale oni mają pustkę, której niczym nie mogą wypełnić. Możesz sobie kupić 10 Mercedesów, 10 domów, ale pustki w środku nie wypełnisz. Pustkę wypełnia tylko jeden człowiek, Jezus. I gdy On pojawia się w Twoim życiu, to Twoje życie się zmienia. Nie masz tej pustki, nie ma tego smutku w Twoim życiu. Nie jesteś takim robotem, taką maszyną, która urodziła się po to, aby żyć i robić wszystko, by to osiągnąć. A później, gdy nagle Twoje życie całe mija, przepracowałeś całe życie, starając się osiągnąć to i nie osiągnąłeś, zastanawiasz się, czy to miało sens i dochodzisz do wniosku, że nie miało. Ale już wtedy jest za późno. Tak więc mówię ci jeszcze raz, gdy Jezus pojawi się w twoim życiu i wyrwie cię z tego środowiska i wszystko się zmieni, to przestaniesz myśleć o tym świecie, o tych rzeczach i zaczniesz żyć. Zaczniesz wracać ponownie do tego momentu swojego życia, do tej radości. Przestaniesz gonić za tymi wszystkimi rzeczami, które i tak przeminą. W poprzednim filmie mówiłem wam o jednym z tych, o Rockefellerze, który zgromadził ogromne sumy pieniędzy, złota, no nie wiem, no, kontrolował cały świat praktycznie, dzięki swoim bogactwom. Odszedł z tego świata i co mu z tego wszystkiego przyszło? Nic, nie zabrał tego ze sobą, ty też tego nie zabierzesz. To nie ma sensu gonić za tym wszystkim. Nie ma. Naprawdę. Stracisz całe swoje życie, próbując osiągnąć to, a tak naprawdę, nawet gdy się uda to osiągnąć, to usiądziesz w tym swoim domu i poczujesz tą pustkę. I cokolwiek sobie kupisz, tej pustki nie wypełnisz. Wypełnia ją tylko jeden człowiek. Tylko Jezus. Wypełni twoje serce radością, miłością. I pamiętaj o tym, że On zawsze jest blisko ciebie. Cokolwiek będzie się dziać w twoim życiu, On zawsze jest z tobą i nie musisz szukać jakiegoś wyjątkowego miejsca, by poczuć Jego bliskość, ponieważ w każdym miejscu, w którym jesteś, nawet gdy stoisz w kolejce, i to On będzie blisko ciebie, to On zawsze jest z tobą. Czy to jest park, autostrada, czy nie wiem, jakiekolwiek inne miejsce, to On tam jest, zawsze blisko ciebie, zawsze, na każde twoje zawołanie. Na każdą twoją potrzebę. Jest zawsze z tobą, ponieważ pragnie być z tobą. Jak sam powiedział, Jezus powiedział to właśnie w jednym tekście z Ewangelii: wszyscy są moimi braćmi, wszyscy są moimi przyjaciółmi, wszyscy, którzy przestrzegają prawa. A zatem, jeśli stosujesz to prawo, prawo miłości, czyli kochasz Boga, kochasz całe stworzenie, wypełniasz to prawo. Uwierzyłeś, że Jezus jest Twoim wybawicielem, masz w nim wieczne życie, to On jest Twoim przyjacielem, Twoim bratem. Zawsze będzie z Tobą, na wieki. Nigdy Ci nie opuści,
Nawet gdy będziesz czasem myślał, że jesteś sam, to On jest przy tobie. Zawsze jest przy tobie. I to życie, jakie oni tu mają, to jest smutne życie. Tak jak wam mówiłem, zobaczcie sobie, wszyscy ci ludzie z show biznesu siedzą po uszy w używkach. Dlaczego? Ponieważ oni mają tą pustkę, której nie można wypełnić niczym. Możesz mieć 50 tych Mercedesów, a i tak dalej będziesz miał tą wielką dziurę we wnętrzu, której nie można wypełnić niczym. Tylko ten jeden człowiek wypełnia to. Wypełnia to wnętrze miłością, radością. Tego nie da się opisać. To musisz poczuć. Poczuć i by ponownie wrócić do tego miejsca. By cieszyć się życiem. Nie mieć takiego życia, ale takie życie. Takie, bo z takim życiem się rodzisz. Przychodzisz na świat po to, aby być radosnym, a nie po to, aby być na kolanach. Musisz tylko uwierzyć, zaufać i nic więcej. Nic więcej. Przyjdź do Boga, jak sam mówi. Przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni i spracowani, a ja was pokrzepię. To są właśnie te słowa. To jest to pokrzepienie. Jego nie pokrzepią te Mercedesy, te domy, te fontanny, no nie wiem, cokolwiek. 50 tysięcy kobiet, które już pewnie miał w swoim życiu. Nie. On wiecznie będzie czuł pustkę. To tylko taka, wiecie, kupi sobie Mercedesa i 2 miesiące się nim cieszy, a później znowu pustka. A tutaj macie wieczną radość, wieczną. Wieczną miłość, ciepło, tęsknotę, opiekę. Niczego wam nie braknie. Tak jak pisał Paweł, poszukujcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Niczego wam nie będzie brakować, ponieważ wasze życie już nie będzie nigdy więcej takie, ale będzie wyglądało w ten sposób, pełne radości. A zatem poszukiwanie Boga nie polega na tym, aby mieć specjalne miejsce, specjalne umiejętności, kompas, mapę, ale chodzi tu o to, aby uwierzyć w to, że Bóg, że Jezus może zmienić twoje życie. Tylko o to chodzi, o nic więcej. To tyle. Dziękuję i do usłyszenia.